Fundacja Poetariat prezentuje Magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Gerard Krzemiński. Idę powoli nierównym chodnikiem, na którym kobiety łamią swoje szpilki. Z daleka dostrzegam tubylczego pszczymura, wtopionego w krajobraz odartych z tynku domów, niepamiętających swojej młodości. Przechodzę na drugą stronę, odwracając wzrok, udając, że czytam z zaciekawieniem napisy na starych szyldach, zwisających smętnie nad bramą. Za chwilę usłyszę, że zabrakło mu 20 groszy do piwa. Zawsze tak mówi do wszystkich, którzy staną na jego drodze. Tym razem zagłuszyły go chaotyczne dźwięki z harmonii, dźwiganej przez niedużego romskiego dzieciaka, który z brudnym kubkiem po sprajcie przyczepionym do instrumentu żebrał o parę groszy. Z ulgą mijam oddalające się dźwięki. Za kilka minut będę na miejscu. Nareszcie sam, w ciszy, w półmroku. A z daleka od rozpraszających odgłosów. Zewnętrznych bodźców, które zmuszają do wykonywania odruchowych, bezsensownych działań. Dźwięki zakłócają wewnętrzny spokój, utrudniają wyciszenie duszy. Muszę odciąć dźwięki, bez nich będzie łatwiej. Światło, już nie mrużę oczu, już nie mrugam bezsensownie. Suchymi spojówkami wchłaniam całe światło, pada do środka i ginie. Wyłączam po kolei wszystkie zmysły. Na początku zawsze jest trudno. Najgorszy jest ból. Musisz zobojętnić na wszelki dotyk. Skóra robi się nieczuła. Wyłączasz ją. Już nie ma nic więcej. Jestem zamknięty od środka. Połknąłem klucz z lodu. Za chwilę rozpuści się w niebyt. Tylko te dźwięki. Zawężam spektrum echa. Skupiam się na rezonansie. Zaczynam liczyć rytmiczne, miarowe uderzenia mojego serca. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę je wszystkie policzyć. Wszystkie, aż do końca. Tutum, 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 tutum.